Z ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi lud swój od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się spełniło słowo pańskie – Powiedziane przez proroka, oto dziewica, pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Na siedem dni przed Narodzeniem Kościół proponuje nam Ewangelię dzieciństwa, tak zwaną Ewangelię dzieciństwa. Z narodzeniem Jezusa było tak. No, zaczyna się jak w bajce, jak w filmie przepełnionym magią, ale poza tym krótkim wstępem, to co następuje, nic wspólnego z bajką już nie ma. Jest szorstka rzeczywistość, niepokój Józefa, niepewność, brak miejsca w Betlejem, a później twarde realia groty betlejemskiej i żłobu. Boże, narodzenie kojarzy się nam z dawnymi, uświęconymi tradycją, zwyczajami. Lecz od świętego Józefa wymagało ono zgody na zupełnie niekonwencjonalne rozwiązanie. Wbrew panującym zasadom miał przyjąć pod swój dach brzemienną narzeczoną i szanując jej dziewictwo, stać się ojcem dla jej dziecka. Bóg łamie, łamie wszelkie konwenanse, łamie stereotypy, łamie nasze wyobrażenia, aby chciał potwierdzić, że rzeczywiście dla niego nie ma nic niemożliwego. Pochylamy się nad delikatnością Józefa, tego prawego człowieka, który jest zdolny wejść w sekret Boga. Bóg potrzebuje ludzi. Ludzi ufnych i otwartych. To młode małżeństwo zostaje obarczone wyjątkową odpowiedzialnością. Józef staje się odpowiedzialny za narodzenie Boga. Ale na tym prawda o Bożym narodzeniu się nie kończy. Dziś, na tydzień przed nocą narodzenia, trzeba nam jeszcze jedno zrozumieć. Każdy z nas jest odpowiedzialny za w pewnym sensie narodziny Boga dzisiaj, narodziny Boga w drugim człowieku.